Słuchajcie, moi drodzy. Cóż za wspaniały jesienny wieczór. Gdzieś tam w oddali słychać przejeżdżające samochody. Panuje totalna cisza. Wspaniale. Same zielone klocki. Będzie w czym operować. No dobrze. Mam mały problem, ponieważ w czasie przygotowania stołu odrwały się tutaj dwa klocuchy. Szczegółów. Jeżeli zaczęliście oglądać tą serię dopiero dzisiaj, to mogę wam tylko powiedzieć, że klocuszki, z których buduję ten mur chiński, są bardzo, bardzo malutkie. Teraz wam pokażę. Zobaczcie. To jest według mnie połowa formatu klocków Lego. Są bardzo, bardzo malutkie. Się na tym narożniku.
ósemeczka, to nie. Tu jest czwórka, ale wysoka. Czwórka, nie dwurzędowa. Teraz poszukajmy szóstki. Tu jest szóstka, znalazłem już. Dobra, mamy to. Jeszcze jedna jest potrzebna. Jest, chyba widzę. Tak. I co jeszcze było potrzebne? Czwórka, dwie szóstki i czwóreczka jednorzędowa. Tu mamy to. Sypane, to unikacie takiego dodatkowego polotu papieru lub tworzyw sztucznych. Czasami się pojawia. Dla takich podniebień bardziej wrażliwych ten smak jest wyjątkowo zauważalny. Co potrzebujemy dalej? Niską trójkę. Raz, dwa, trzy dwójeczki. Dwie trójki i trzy dwójeczki. Niskie trójki i raz, dwa i trzy niskie dwójeczki. Dwie niskie trójki. Tutaj mam jedna. Dobra, trójeczki już są. I dwójki jeszcze są potrzebne. Widzę, że mi coś tutaj prawie, bo to idzie z tej strony. Dobra, wiem o co chodzi. Zacznijmy od trójeczki. Czyli tak cztery oczka zostawiamy i wrzucamy jedną trójkę tutaj. Tak. Mamy to. Tu na koniec idzie jedna dwójeczka. Tego, a kolanka tutaj chyba wypada.
myślę. Nie wiem, czy tak wyjdzie faktycznie. Później zostawiamy jedno oczko wolne. No i tu mi się coś nie zgadza. A tu trójki dokładamy jedno. Dwójkę tutaj. To narzędzie do wyciągania klasków. Normalnie palcami to można byłoby długo dłubać. A da się dosyć szybko wyciągnąć. Tu ma być jedno oczko wolne i to wrzucamy. Dobra. Jeden odstęp. Tak, i by się wtedy wszystko zgadzało już teraz dokładnie. Odstęp dokładnie, tak. Została mi jeszcze jedna kosteczka. Tu mamy dwa i ona idzie tutaj w to miejsce. Tak ma być. Fantastycznie. Zrealizować ten segment tutaj, na którym znajduje się tak. To są same dwurzędówki, nie, jest jedna dwójka, ale powiedzmy skupmy się na dwurzędówkach. Trójka, szóstka, szóstka, trójka, dwie trójki, dwie trójki, dwie szóstki. Od tego zacznijmy. Płaskie oczywiście, płaskie. Tutaj mam już, nie, to jest czwórka. Szukamy trójki. Szóstki. Czwórka. Nie. A tu jest trójka.
myślałem, że się przeoczyłem, że tam jest czwóweczka na końcu. Dobra, super. Ten segment jest już zrobiony. Dobra. Tutaj potrzebujemy szóstkę i taką chyba miałem gotową. Tak jest. I ona nam idzie tutaj. Tak. No i teraz zaczyna się taki bardziej skomplikowany układ, ponieważ no tu jest duża płytka, ale ją bardzo słabo widać. Coś mi się pomyliło, to trójka miała iść jeszcze jedna. Jednorzędowa trójka. Mamy taką, czy nie mamy? Mamy. Dobra. Tak. Superancko. No i właśnie, teraz tutaj wchodzi ta duża płytka. Zobaczcie, tak jakby ten fundament został stworzony typowo pod ten element. Tylko weź się wstrzel, człowieku, idealnie. Dobra, ale chyba już wiem, jak ją przykleić. Najść tak. Ach. Doskonale. Siadło. Fantastycznie.
wielkości, to tutaj potrzebujemy 6 i 4 dwurzędowe. Szósteczkę już znalazłem. Jeszcze czwórka dwurzędowa przydałaby się. Odstęp, czyli to musi być jakoś tak, chyba tak. Tutaj blokujemy dwójeczką w ten sposób. Dobra, i tu idzie szóstka, też taka jakby w powietrzu zawieszona. Tak jest, tak ma być. A później będziemy się zastanawiać, dlaczego klocki odpadają, jak część z nich nie jest dokładnie. Niedokładnie przylega do pozostałej warstwy, do wcześniejszych warstw. No dobra, więc tak naprawdę mamy bardzo fajnie, bo mamy ten obszar skończony. Został nam jeszcze ten obszar. Tutaj potrzebujemy dwie szósteczki dwurzędowe i pięć dwójek jednorzędowych. Dwie szósteczki. Trzecia idzie tutaj. I tu dopiero wchodzi szóstka, tylko muszę zobaczyć, jak ją ustawić, bo żebym za bardzo nie odleciał z tą szósteczką. Wygląda, że tak. No dobra. Później robimy dwa oczka odstępu. I ustawiamy tak samo, tylko że trochę niżej. Chyba tak. Dwójeczka i znowu dwójeczka, tak. Ha. Wspaniale. Krok szósty mamy skończony.
tak dużo drobnicy. W tym kroku skupimy się na długim rogu, jak widzę, i uzupełnimy troszeczkę tą część, którą budowaliśmy przed momentem. Dobra. Może zacznijmy od tego rzędu. Jest chyba najprostszy z wszystkich. Potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć klocków, czwóreczek dwurzędowych. Wszystko doskonale pasuje. Tak ma być. No dobra. Co dalej? Teraz potrzebujemy klocki. Chyba wszystko będzie pracowało na wysokich profilach. Dwójka. Raz, dwa, trzy. Szóstka. Dwie szóstki. Jedna dwójka wysoka. Jest. Musimy zmieścić w ten sposób i tą szóstkę dajemy tutaj. To jest jakaś nierówność plastikowa, jeszcze doprowadzi do tego, że klocki będą odstawać albo nie będą chciały się połączyć. Dobra, tak ma być. Tu idzie kosteczka, dwójeczka. Tak wyprowadzamy ten profil. Na taką wysoką dwójką, ale od której strony? Od swojej prawej strony. Dobra, mamy to tej czwórki. Wiecie, tak, naprawdę tą instrukcję to trzeba oglądać pod mikroskopem, bo ciężko coś wypatrzeć. Tutaj tą dwie czwórki.
spotkamy wysokim profilem jednorzędowym, czteroczkowym. Tu jest, o, jak się ładnie ustawił. Sam raz do wzięcia. Nice. Gotowe. No dobra. Czego nam brakuje? Wykończenia tutaj środka. I właśnie tutaj idzie ta szósteczka jedna. Od tej strony, bo tu zostawiamy okienko. Czyli dobrze robię tak. I jedna czwórka. Segment i ten segment jest, nie jest jakiś wielki rozmiarów. Łatwo go zlokalizować. 3, szóstka dwurzędowa. Szósteczka dwurzędowa. Dobra. Wysoka dwójka jednorzędowa. Teraz tak, pytanie, czy to jest dosyć. Tak, jeszcze jedna dwójka wysoka. Samym dole 4. O. I krótka piłeczka. 2 i 2, tak na schodek. Ustawienie na schodek. Super. Mamy to. No dobra. Wygląda zacnie. Teraz zbliżamy się do rogu. Naruszyć tą część, musimy się do niej zbliżyć dwoma czwórkami dwurzędowymi i dwoma szóstkami dwurzędowymi. Trzema szóstkami dwurzędowymi. Raz. Dwa, trzy. I czwóreczki. Raz. Dwa. Trzy. Zrobione. Super. Nie wiem, czy zauważyliście, ale im bardziej w las, tym więcej drzew. Pojawia się, coraz częściej pojawiają się jakieś kolory. Jeszcze sporo tej zieleni, jak widzicie, jest bardzo dużo elementów zielonych, które nie zostały wykorzystane, a przecież prawie będą wykorzystane wszystkie. O, tutaj to dopiero będzie zabawa.
ale bardzo mnie cieszy, że klocki szare są większych gabarytów, więc układanie będzie mniej pracochłonne, jeżeli chodzi o jakąś drobnicę, którą trzeba wyszukiwać i wpatrywać się w instrukcję, tak aby się nie pomylić. Dobrze. Potrzebujemy szósteczkę, wysoką szóstkę dwurzędową i czwórkę. Tak jest. To jest ten obszar tutaj. I tak szósteczka idzie na styk, czyli tutaj. Oj. Jeszcze raz sprawdzę, nie ma nic. Powinno się bardzo ładnie przykleić. Jest. Tak jest. Raz, dwa. Znowu czwóreczka. O, mamy. Tak. I żebym się nie pomylił. Raz, dwa, trzy. Trójka na wysokim profilu. Zostać okienko. I to by się zgadzało. I tutaj się wszystko zgadza, bo tutaj ma zostać oczko właśnie takie puste. Dobra. To jest domknięte. I tutaj jeszcze zabezpieczamy. Również klockiem sześciooczkowym w dwóch rzędach. Życzę.